Hejo, hejo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na co? Na śmietnikowy spacer. Dokładnie, poniedziałkowy, tradycyjny, no prawie tradycyjny, bo czasem te tradycje łamiemy niestety, ale też nie z naszych względów. Tradycyjny, śmietnikowy, poniedziałkowy spacerek. Zobaczymy, kochani, co dzień przyniesie. Zobaczymy, czy uda się uratować jakieś niechciane, wyrzucone, porzucone przedmioty, aby spróbować dać im drugie życie na targach staroci. Za nami też bardzo intensywny weekend. Tak. Bo piątek, fantastyczny live, za którego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich za wszystkie życzenia, za wszystkie komentarze cieplutkie, jeżeli chodzi o moje urodziny, ale też świętowaliśmy 15 tysięcy subskrypcji. Coś szalonego. Potem targ staroci w Kozach, tak. W sobotę targ staroci w Tychach, w niedzielę. Oj, działo się naprawdę sporo. Wiecie, no my nie nagrywaliśmy filmików z targów staroci, no bo zazwyczaj to, wiecie, dzieje się poza kamerką więcej niż po prostu na filmiku. One czasem są bardzo takie nudne, ale spokojnie, też targi staroci będziemy nagrywać. Już niebawem, kochani. No i naprawdę bardzo fajny, intensywny, ciężki weekend, ale teraz lecimy na te spacerki, jesteśmy bardzo podekscytowani. Mamy nadzieję, że coś uratujemy, coś znajdziemy fajnego, ciekawego, że będzie no to miło spędzony pewnie, czas, tak. Jak to pogoda zazwyczaj super, więc na spacerkach. Tak jest, pogoda super, będzie grzało pewnie gdzieś w okolicach połóweczki, ale zobaczymy, co to będzie. Teraz, kochani, tylko chcieliśmy się przywitać z wami raz jeszcze. No i co, wskakujcie na czółko, będziecie moimi oczkami. No i sprawdzamy, co uda się dzisiaj znaleźć. Troszeczkę spokojnie, dzwony biją szóstą godzinę. Chyba, o, a my tu już mamy, zobaczcie, na dzień dobry. O, ojej, no jaka szkoda. Jakie przywitanie. Chyba taka karawka. Mhm, taka karawka, a ja mam tutaj, chodźcie kochani, tutaj takie paterki w kwiatuszki. O, jakie ładne. No. I co? Super. Tu mamy Karolinkę. Fajne. Tak, jaworzyna. I tutaj też. No to ładnie nas przywitali, super. No, troszkę bałaganu, ale przeglądamy tutaj. O, jaki pieniek fajny. Patrzymy, co tutaj jest w gabarytkach. O, hulajnoga była. Te sprawy. No i zaglądamy tutaj. Chyba padało coś, czy mi się wydaje. Bo spałem jak zabity po tym weekendzie. Albo rosę. Tak mocno. Spaliśmy jak zabici po tym weekendzie właśnie. Bardzo, bardzo takim, no, wyczerpującym, jeżeli chodzi o godziny na targach i w ogóle. Wiesz co, daj, no bo zaraz sobie i tak weźmiemy, to przejrzymy bardziej. Ja tylko tak jak zawsze, tak na początek wszystko od razu otwieram, pokazuję, bo może coś tak od razu będzie widoczne, nie? Tak się rzuci coś w oczy. A potem musimy porozrywać troszeczkę tych woreczków. Sprawdzić bardziej dokładnie, żeby no nie pominąć jakichś fajnych, ciekawych znajdek do uratowania. O, Edytka, do czego się dobierasz? Nie wiem właśnie, co to jest. To daj zerknąć wszystkim. Co to? Winnica. Edytko, ty zaczynasz tak tydzień? Po weekendzie? Tak zaczynasz, no właśnie. Winnicą? A, widzisz. Jakieś te... Menu. Menu? No. O, a gdzie to? To z drugiej strony może. A to jest na lun, to jest na lun, Edytka. No. Tak, to ale jest... Ale zobacz, gdzie? Menu na Lung w Barcelonie. No to o który jest Lung? Zdążymy? Nie.
Lecimy na drugi śmietnik. Rytko, zobacz, co tam jest w kontenerze, bo tam jest jakiś kontener. My sobie zajrzymy z tej strony. Są déjà vu, wykładziny, trochę gruzu, to chyba parapety były kute. Czyli już takie tylko typowo remontowe rzeczy. Dobra. Zaglądamy zatem do pojemników. Co masz? O kurcze! Brylaty, brylanty i diamenty. Co jest? Jakie plastikowe, fajne. Co jest? O, koszyczek. To jest drugi. O, jaki czederski. Dobra. To Edytko... Ja ci tu trzymam. Aha, no to okej. Chciałem iść... Dobra, tu jest jeszcze... O kurde, tu jest jeszcze jeden jakiś taki. Jaki fajny. One są takie... płytkie. Wysypania kwiatków dzieci miałem może. Nie wiem. Tutaj są takie wstążki, zobacz, ale one już się rozrywają. No. Fajne, nie? O kurczę, nawet nie mogę tego... O. No. Ale patrzcie, jaki fajny koszyk. Czaderski. Jeden i drugi. Uwaga, hops. Tego trzeba tutaj hops, hops. Wiadomo. O. Hops, hops. O, żołnierzyki. No, tutaj trzeba troszeczkę spędzić czasu. Świetne koszyki, świetne koszyki. Edytka znowu miała czutkę. A co to jest? Dredy? Dredy. Ale na to jeszcze nie patrzyliśmy. Ten jest chyba... To będzie za malutkie, Edytko? Słucham? To będzie za malutkie, czy nie? Dla jakiegoś malutkiego tego pieska. A, to jest na pieska, widzę. A może być. Obroża. No, jakiegoś małego. Dobra. No, czekaj, bo tutaj są jakieś jeszcze... Przyda się na pewno. Mamy sporo tych kabelków. Myślałam, że powiesz, że mamy sporo takich rzeczy, przyda się. No to też, ale mamy też sporo takich kabelków właśnie. W sumie to cały taki pojemnik. Ale też zabieramy i też sobie sporo osób szuka po prostu, wiecie, do ładowarki i w ogóle, bo tych kabelków to zawsze dużo, ale też sporo się gubi. Jesteśmy na trzecim śmietniku i tutaj jakieś takie, nie wiem, co to za rzeczy, ale zaraz tutaj postaramy się dostać do tego. Nie, na razie nie, tylko dziękuję. O. Co tutaj ciekawego? Jakaś żaróweczka. Dobra, ona może się przydać, bo to może być jakaś samochodowa. O, taki pstryczek też jest fajny. Pstryk, pstryk, pstryk do lampki czy coś takiego. Mhm. Nie, żeby zdrutować sobie. To jest do anteny. O, to też możemy zabrać. No i co? Śrubki, śrubecki. Śrubunie. To też, czekaj, sprawdzimy, czy... Czy działa? To jest dobra. Nie. Przerwana. Dobra. Ale może jeszcze cusik głębiej będzie. O, tu jest jakaś żarówka. Edytka? Tak? Poproszę Twixa. Twix, Twix. Przytrzymaj mi. O, hops. I zaraz zobaczymy. I zaraz zobaczymy, co w trawie... A! To chciałem właśnie złapać i... Żeś odrzucił. I odrzuciłem.
Nie, też lata. No lata, ale nie jest przerwana, a poza tym nie? To się może przydać jakiemuś fachowcowi. A nie cała, no. No, Edytka, fachowiec to fachowiec. No jak? Dobra, coś jeszcze tutaj wyłowimy. Edytko, co znaleźliśmy jeszcze? Apteczka. To jest chyba apteczka. Tu są jakieś bandaże, cusiki takie. Ona jest nowa. Tam jest jakiś plasterek. Ale no są też nożyczki. Nożyczki. Patrzcie, takie właśnie nożyczki. Bo to jest wszystko pokazane, co tu jest, co tu się znajduje. Mhm. No. Nożyczki. Mhm. Luksus. Luksus. Pakujemy do naszych zdobyczy. I lecimy dalej, bo jeszcze przed garażami ile? Jeden. Tak jest. O, Edytka, jak już kuka. Co się chowa? Nie wiem. Chyba jakiś stojak taki na ten, na kawę. Zobacz ty, bo ty, Edytko, w tych kwestiach jesteś lepsza. Stent. O właśnie, tego słowa szukałem. Stent. No. Nie, nie, już się nie dam nabrać. Tak, to jest ten śmietnik, gdzie sporo zgrywusów jest. Czekajcie. O kurczę, ale musi być stare być ten, wiaderko. Dosia. Dosia. Prało się w Dosi. A co tutaj jakieś... Dawno, nie? Ho, patrz, Edytko. Ho, ho, ho. Coraz bliżej święta. Ho, ho. Coraz bliżej święta. Wypierzemy i będzie luks. Ośmiornica. Jak dynda. Dobra. Tutaj mamy... Na siłownię jakiś bidon, coś te sprawy. I co tu? O, zobacz, kolejny kabelek. O kurczę, ale patrz jaki długi. Od jednego pokoju do drugiego. O, końcówka to wygląda taka droższa już, od droższego aparatu. Tak mówimy, bo nie mamy droższych telefonów, to tak nam się wydaje. Że to musi być od droższego. O, Lego. Ale tylko chyba... Co to? O, czekaj. No. O, bo tu... O, dziękuję bardzo, bo tutaj patrz. Puste. Ani psika. Co to jest? Kiwi pen. Lepiej to zostaw. Lepiej to zostaw. A może coś fajnego? No tu Lego, ale to była tylko karteczka przerwana. Dobra. Okej, dobra. Jakiś kalendarz. Notatnik na zeszły rok, czyli świeży całkiem. A gdzie masz tego Twixa? Tutaj bardzo proszę. Ale to mi się przyda do garażu. Na notatki. Okej. Lecimy dalej. Zostawiamy dotychczasowe znajdki w garażu.
O, bardzo fajnie. No i znowu te śmietniki tutaj w drodze do garażu okazały się bardzo fajne, bardzo owocne, bo zobaczcie, fajne rzeczy są uratowane już. No i zerknijcie, czy aparaty mają porządek w garażu, czy trzymają porządek. Jakoś nam się to udaje. Mamy nadzieję jeszcze wszystko fajnie. Takie, można by powiedzieć, taka dojrzewalnia bananów tu u nas. Dojrzewalnia bananów, ale to się super, super sprawdza. Tutaj ta ilość bananówek niech was nie zwiedzie, bo ten rząd cały, hops, puściutki. Tutaj mamy puściutki. Mamy tylko tutaj bananówki. Towar, jeżeli chodzi o towar, to mamy tutaj w tych bananówkach i tutaj bananówkach. Ten też jest pusty, calutki, słuchajcie. No tutaj mamy jedyneczki, tutaj mamy trójeczki i piąteczki. No i cały nasz dobytek. Nie, jeżeli chodzi o towar. A tak to się wydaje, wow. No, jak nie było bananówek, no to teraz jest troszeczkę za dużo. Ale trzymamy, nie wrzucamy, bo nam się przydadzą. Tak, bo zawsze od razu, słuchajcie, te pakujemy tak. Czyścimy, jak coś jest do czyszczenia, zabieramy, czyścimy, oczywiście potem segregujemy właśnie na jakieś fajniejsze, na piątki, na dziesiątki, na złotóweczki. No i taka segregacja, nie? Tak. No to uciekajmy, no lećmy, żeby było tego towaru więcej. To trzeba zapełnić, Edytka. Troszeczkę się porozbieraliśmy, bo będzie grzało na pewno. Zostawiliśmy bluzy w garażu. No i lecimy, no, uzupełnić te braki magazynowe. No, jest to tam uzupełnić. No, zobaczymy, czy się uda troszeczkę. Natomiast, no, kochani, do dzisiaj, do 18 była ankieta. Był post, pod którym można było zadawać pytanie do nas na Q&A. Wasze pytania, nasze odpowiedzi, to, co was nurtuje, ciekawi, denerwuje może, zobaczymy, więc też pewnie... A my tam idziemy przecież. Dlatego, jak teraz oglądacie ten film ze śmietnikowego spacerku, no to my siedzimy i spisujemy wszystkie te wasze pytania. No i będziemy odpowiadać. No ciekawe, co nam panowie zostawili. O, déjà vu, Edytka. No. Idę skrótami, szybko. Co są? Co ty mówisz? O, mietła. Edytka, jest mietła. Będziemy szybciej podróżować teraz. A to coś innego, to może bio. Patrz, jaka mietła. To mam pomysł, Edytko. Odlatujesz? Ja zaraz śmignę na kolejny. Jasny gwint. Jaka fajna mietła. A Edytka, to rebunie. Ale markowa. Mhm. Zobaczymy. Co? No sprawdzam, czy działa. Dorabiał? Sprawdzam, czy działa. Jest sprawna. A to rebunia fajna cała. Calutka. Trzeba ją tylko przetrzeć. No. Super. Elegancko. Czekaj, ja tutaj zostawię mietłę. I zabieram. Edytko, ty masz Twixa w razie czego. Połóż sobie to rebunię. No i patrzymy. O. Tu jakie fajne buty. Żeby był drugi tylko. O, takie przywitanie, to ja rozumiem. Może dlatego został tylko jeden but. Dobra, jaki fajny. Ops, dobra, zobaczymy. Nakładka, Edytka. Kolejna. Mamy... Psipatr. Mamy chyba trzy takie nakładki, mamy. Czy dwie? Dwie nakładki i ten, podnóżek. Podnóżek taki, nie schodzi nam to, ale ratujemy. Ale ratujemy. O, jest drugi but, Edytka. To chyba w nagrodę. Zobacz, on jest całkiem cały. No, prawie. On, jaki głodny. Kurczę, szkoda.
Jordany, jasny gwint. Chyba sobie tego nie zszyję już. No chyba nie. Ale... Ja dziewczyna, co to jest? Jakiś pamiętnik, czy coś takiego może być? Fajne to. I calutki, pusty. No nie wiem, ja dziewczyna i zobacz. To jest jakiś notatnik. Podsumowanie o miesiąca. O. Plan zrealizowany w ilu procentach? Liczba super. Wykonanych zadań. Co przechodzi na następny miesiąc? Co robię inaczej? Wnioski. Chyba to się mnie przyda, Edytka. Może tytuł nie ten, ale, ale to się może mi przydać. Zakleimy. Kochani, musimy się znowu cofnąć do garażu, żeby te gabarytki zostawić, bo zabraliśmy oczywiście, uratujemy to, no i pędzimy. Edytko, a gdybyś tę miotełkę miała trzymała troszeczkę inaczej, nie byłoby szybciej? Tak? To ty powiedziałaś. No to pędzimy! Edytka mówi, że jak tak będziemy wracać do garażu za każdym razem, to ten filmik będzie trwał 3 dni. A to najwyżej 3 odcinki będą. Spacerkowy spacer. Spacerkowy spacer. Śmietnikowy spacer. Ale kochani, no musieliśmy uratować. Musieliśmy uratować. No nie będziemy pociągać. Szkoda. Nie będziemy latać po mieście. No. Na miotle. U mnie w gabarytkach nic. A u ciebie, Edytko? Pełne. Pełne? O, kontener pojechał. Czyli nie było ich tutaj, tak, chłopaków? Dobra. No to sprawdźmy. Sprawdźmy tutaj te pojemniki. Kontener pojechał już, wiesz, ten taki, co tam nurkowałem. Uwaga. Patrz, Edytka. O! Parasolka. To są dziurki, chodzi ci kapać na głowę. No są dziurki, trochę może kapać. A już się ucieszyłem. Od słoneczka. To się wszystko taśmą zaklei. Jeszcze może żyć. Dobra. Pomożesz mi to złożyć, Edytka? To weź to złóż. A my tak szybko przelecimy. Może ktoś coś wypatrzy. Może ktoś coś podpowie. O, co to? Brzmi jak kafelki, płytki. No i tak to jest też właśnie, no. Ucho fachowca to ucho fachowca. Niejedne płytki udało mi się z... No... Zbić. Puściutko. Tutaj w gabarytkach troszeczkę bałaganu. Ale może jakieś zabawki. Może jakieś zabaweczki będą. Tutaj jest. O. O, a co to? Power Rangers chyba. Ops. Dobra. Oj, klocuszki, klocuszki. No i to jest Lego. Ops, będzie widać. Lego. Dobra. Edytko. Tak? Ja tutaj spędzę więcej czasu, wiesz? Nie, może znalazłeś zabawki i będziesz się bawił. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Dobra, tutaj sobie weźmiemy pęknięty pojemnik, ale o, zobaczcie jakie fajne zabaweczki.
O, Spider-Man. Jakie fajne zabaweczki. No i sporo, sporo Lego. Warto to przejrzeć. No to widzimy się, jak będę już miał ten pojemnik cały zapełniony. A tutaj nie ma chyba żadnego oznaczenia, że to jest Lego. No, to jest taki no name. To Lego nie jest. No jeszcze się bawię. Edytka, tu jest naprawdę dużo skarbów. Zobacz, ile Lego klocków. Do tego patrz, jakie fajne te resoraki. Hot Wheels'e. Ale tu jakie cabrio, Lotus. Jaki ładny. Wsiadaj, maleńka. Zawieziesz mnie? No jak? A ty co masz? A ja mam tak, cały worek puzli. A gdzie opakowanie? Nie ma właśnie opakowania, więc to jest zagadka. To mam taką fajną osłonkę. O, super. Ceramiczna. Widać wszystko? Tak. Widać, widać. Dobra. Popielniczka. Popielnica. Dobra. No i tutaj trochę zdarte, ale do ogrodu. Łopatka. O, łopatka i puzzle. To trzymaj. A ty się baw dalej. A mi to jeszcze troszeczkę zejdzie. Kontenera nie ma, ale są gabaryty. No i choinka. Tylko... Choinka na pniu. Na pniu. Ale ona cała jest? No tak wygląda mizernie troszkę. Nie? Chociaż tu już ma odrosty. Tu już ma odrosty. Zobaczcie. I co więcej, Rytko? Patrzę za grosikiem. Patrzysz za grosikiem? Patrz, ty patrzysz, a ja znalazłem. Co ty gadasz? A no bo to właśnie tego szukałam. Dwa grosze. Zobaczcie, tutaj leżało przy choince. Taki prezent pod choinką znalazłem. Dwa grosze. Widzisz, Edytka? Super. Trzeba się rozglądać, to prawda. No nie no, ona to nic z niej nie będzie. Chociażbym chciał ją uratować, no to... Chociaż ma swój urok, słuchajcie, no ma swój urok. Tu może być czubek. Coraz bliżej święta, widzi pani? No tutaj czubeczek by był, tu jakieś ze dwie bombki. No ma swój urok jakiś, nie? Echo. Ino echo. Coś tutaj w gabarytkach? Nie bardzo chyba, nie? Na tym dużym, na Wrocławskiej, ostatnim nic nie było, kochani. Wrzuciliśmy sobie tylko shorta. Z tradycją, bo tradycja to coś ekstra. Edytka, coraz mniejsze te koszyczki mamy. Ale czaderski. Ale zobacz, ale to śmieszne. Się musiała fajnie wypachnieć. Patrz, ile to z butelek pustych. O kurcze. Używane było. Rzeczywiście. Ho, ho, ho. Może przed imprezą. Jasny gwint. Także tradycja to coś ekstra. Poniedziałkowy spacerek to też jest super, super sprawa. Dla nas. Oho, jaka ozdoba. To było świeże? To było świeże, ale to można sobie potem w razie czego samą coś podoklejać. Można, można, bo to zostanie. Co tam masz jeszcze? Nie, nie, nie. I kto tu się bawi? I kto tu się... Nie wierzę. A ty... Mi zazdrościłaś chyba tej zabawy z resorakami. O. Będziemy robić kiełbasę. Same skarby wyciągasz. Buciki. Tam coś jeszcze jest chyba od maszynki, no. Chytaj. Znaczy nowka sztuka. No. Widzisz? No to fajnie, Edytko. Bardzo ładnie.
Bardzo ładnie. Hops. To było, no to tutaj teraz. Ja chyba mam też część od tego i to nawet mam kartonik. Z tym. Zobacz. Nie? To zdaje się też jest do tego. Dobra. A my taką maszynkę to chyba mamy, Edytko. Prawda? Mamy. O. Dokładnie taką samą. Dostaliśmy. Weselną. Tak jest. Dostaliśmy w prezencie ślubnym. No to już trochę ma. Co za świnka? Nie wiem. Jak przebije ten, oczkami przebiera, cyk, cyk. Pakujemy już. Znajdki, nic więcej nie było. Przeglądaliśmy dużo, wiecie, takich odpadków, jak to na śmieciach, jak to na śmietniku. Ale coś udało się uratować. Czekaj, 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 kolego, czekaj, czekaj. A to? Kolego, czy to nie będzie Lego? No chyba tak. Sokole oko? Lego. Ty widzisz w ogóle tego klocka? Ja. Dobra, okej. Okay. Nie było tematu. To jest Lego. Edytka już w środku, a ja oczywiście, co ujrzałem? Zabawki. Tak? No pewnie. Na zabawki, zobaczcie, jakie świetne. Jaka świetna wywrota. Kurczę, tu jest tyle zabawy jeszcze z tymi zabawkami, że siok. Ratujemy. O, tutaj, ojejku. Tutaj, patrzcie. Jaka łycha. Jakie oczka smutne. Bo na śmietniku. Ratujemy. Ratujemy. Co mamy jeszcze? Klapka jednego. Edytko, klapek jeden ci się przyda? Oj, betoniara. I gruszka, patrzcie. Cyk. No. To ja już mam znajdki uratowane, fajne. A ja nic. Nie masz nic? Dobra. Dobra, odstawiamy. Tutaj jestem. O kurcze, Edyta. Ciebie. Rakieta Igi Świątek. Zobacz. O kurczę, super. Trzymaj. Bo to... Czekajcie, tutaj położę może. Ale jakie fajne. A, tu jest drugi klapek. To jest drugi klapek. O, taki glamour. Okej. Okay. I coś jeszcze tutaj? Uratujemy. Tu już chyba są same śmieci. Dobry. Dzień dobry. Ale te, no to ratujemy. Patrzcie, jakie fajne zabawki. Troszeczkę elektroniki jakiejś. A tu jest urwany HDMI kabelek. A tutaj, o. Aha. No bo tutaj już też są porobione. O, wszystko jest tutaj poucinane, zobaczcie. Niestety. A, no tak, tu widać fachowców już, Edytko. My już zachwyceni, coś mamy, a tu o. Taka sytuacja. Nic ciekawego od dłuższego czasu. Same takie woreczki, tylko ze zmieszanymi rzeczami. A, to chyba... Myślałem, że to jest ta... Co? Osłonka czy coś, doniczka, to chyba arbuz. Połówka arbuza. No, sprawdzimy. No ja. I chrytki, Edytka. Frytki są. Chrytki. Chrytki. Wszystko takie właśnie zmieszane. Formę. O, myślałem, że to...
koła, tutaj coś. Myślałem, że to Cristiano Ronaldo. Nie, tutaj są jakieś takie... O, zobacz, to jest portfelik, czy co to jest? Jakieś etui. Jakieś etui. Ale fajne. Fajne. Tu jest portfel. Uuu, to trzymajcie kciuki. Na razie nie. Ajajajajajajaj. Co ty, dytka? Nie sądzę, ale warto sprawdzić. Portfeli. Co tutaj mamy jeszcze? Czekajcie, bo tu są jakieś takie rzeczy. Może takie poufne, ale patrz, mamy ładowareczkę, zobacz. I znowu tutaj mamy kabelek. No, dochodzę, Edytko, spokojnie. Przy czym? Pomalutku. Ty to byś chciała od razu, a ja? A ja powolutku. Tak, gra, zobaczcie, na PSP. I jest gra w środku. Haps, bardzo proszę, Edytko, przytrzymaj. W dniu urodzin. I coś mamy jeszcze? Może telefon? Niestety. A tutaj jest... Okej, notatki. I tyle. No ale w końcu coś. W końcu coś. Przejrzymy sobie to jeszcze bardziej dokładnie. A mamy co? Uratowane? O, ładowareczka, zobaczcie, fajna. Takie etui jakieś. No i gra na PSP. PlayStation. Tajny agent. Edytko, garnki dla ciebie. O! Co ty gadasz? To jest na makaron. Na makaron? No, masz siteczkę, od razu podnosisz i potem masz obcowane. A no nie gadaj. No to rób obiad. Ale... Myślałem, że... To puste, że chcesz mnie wkręcić. No. Ale te... kartoniki to trzeba właśnie otwierać i przeglądać. A to ci niespodzianka właśnie. Co tutaj będzie? Uwaga. Zorro. Buteleczka. Są takie zmieszane, dobra. Ale coś dalej. Ale worek, jasny gwint. Ciężki jak byk. Przepraszam. Edytka grzmi. O, co? Patrz, nowiutkie. Mhm. Potrzaskane. Tak. Garnki pakujemy. Przydadzą się jeszcze. No i trzymajcie kciuki za dobry obiad. Zobaczymy, co Edytka wymyśli. No. Ale od razu wiedziała, tu na makaron, tu. Czyli będzie dobry obiad. Powiem wam, czy było smaczne. Pakujemy się na następny. Tutaj pootwierane są te śmietniki. Panie tutaj robią porządek dookoła. Jak to zawsze w poniedziałek. Bardzo dużo bałaganu, bardzo dużo się dzieje na tych śmietnikach. A my... No, patrzymy, czy coś jest do uratowania. O. Buciki, proszę, Edytko. Nówki sztuki. Hops. Zobacz. Co ty mówisz? No, ale jakie ładne. Ale... Jakie ciężkie. Ciężkie. Może dlatego ktoś zostawił, ale fajne. Mhm. Tutaj są jeszcze jakieś takie klapki. Też zobaczcie. Nieużywane. Leciutkie, no. No. Leciutkie, super. No, Edytko, połóż. Haps, dzień dobry. Haps, wrócimy. Na razie zaglądamy tutaj. Do buciku wrócimy. Zaglądamy tutaj. O, porwane. Ajajajaj, coś było.
Dużo tak porozrywanych, nie? Bo to wszystko tak luzem jest. Tak. To musisz ty iść, bo ja to mam za krótkie nóżki. Gdzie mam iść? No tam do tamtego zobaczyć. No nie przyjeżdżają, bo... Dobrze, Rytko, dobrze. Oczywiście, ty jesteś szefową. Ty mi tutaj mówisz, ja robię. Tak? No, ja. O, prezentóweczka jakaś. Chodź, 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 chodź. Komunia. Po komunie, Rytka. Wiesz? Koperta nie została. Nie. No. Na komunii to rodzice tak przetrzepią zawsze wszystko. Wracamy do bucików. O. Ratujemy. Nowiutkie buciki. Bardzo fajne. No jasne. Bardzo proszę, Rytko. Merry Christmas! Jak ze sklepu. Jak ze sklepu. Hops. Tutaj. No i pędzimy dalej, kochani. Pędzimy dalej. Przebieramy, bo Edytka oczywiście wypatrzyła coś takiego. Coś takiego. W środku. Trochę śmieci. O, to jest pasek w środku. Patrz. O, jest paseczek. W środku. Dobra, to dobry znak. To dobre. To są gumy czy zęby, Rytka? Gumy, gumy. Nie wystraszyłem się. To znaczy, że gumy. To znaczy, że gumy. Tutaj suwak niestety nie działa. Suwak nie działa? Dobra, ale paseczek? Paseczek tak, jak najbardziej. Paseczek tak. Paseczek, tak. O, a tutaj mam coś jeszcze dla ciebie. Tutaj mam coś dla ciebie. Patrz, Edytka. O, Rajuśku. O, jaka ładna. Ale kopertóweczka fajna. Uwaga. Zamek. Chodzi. Działa. I w środeczku jaka fajna. Limited edition, Edytka. No, a jak? Jaka fajna. Super, nie? No świetna jest, zobaczcie. Ale ty masz szczęście do tych torebek. Tutaj coś jeszcze jest, chyba jakieś ciuszki. Ojejku, jaki ciężki ten karton. Przytrzymaj, Edytko. Gdzie już poszłaś? Już pakuję. Edytka już kitra. Ojejku, tutaj jest jakiś karton. O, zobacz. O, zestaw. Ochraniacze. Tak. Jesteśmy, Rytko? Jesteśmy. Co to się podziało? Wyłączyła nam się kamerka. No to jeszcze raz. Tu są takie ochraniacze. Na kolana, na łokcie i w ogóle. Na rower, na rolki. Tak. Fajna sprawa. Co tutaj mamy jeszcze? Buciki, trampeczki. Jakie ładniutkie, patrz, bielutkie. To jakie fajne takie futerko. No, szkoda, że był zapisany już. No, po to był pewnie kupiony. O, patrz, Edyta. No, ty sobie weź to. Co? Aha, czyli będę nurkował. Patrz, do nurkowania. Elegancko. Co jeszcze mamy? To jest jakaś gra. Tu jest gra, tu jest drugi bucik, też taki fajny. Tamte uratowaliśmy buciki, to te? No to tak samo. Te tak samo. Co tam masz jeszcze, Rytko? Karty do gry. Karty do gry. Są jakieś Piłeczka. Ciuszki. Czekajcie. I są jakieś kolorowanki. Na początek taka. Ale patrzcie, nie jest, a jest pokolorowana, jest. Nie wszystkie obrazki, ale są. Tutaj mamy też kolejną. Okej. Okay. No w większości nie zakolorowana. Jak
taki napój. Chcesz napój. Mariusz. Nie, chcesz się napić? A to? A, to po nie naszemu. Po ukraińsku? Przytrzymaj. Tutaj też jest jakaś taka książka, zobaczcie. O, jakieś bajki. A to po rosyjsku. Zobacz, jaka cena. 299,90. Chyba w rubli. W rubli. Edytka waliza z kasiorą. Na bank. Pokaż. O, jakie ładne. Może nie z kasiorą, ale jaka fajna. No, zobacz tylko suwaki. Suwaki, no. A w środku? A w środku taki asortyment. Wieszaki. Wieszaki. Ale jaka... Czekajcie, musicie zobaczyć, jak ona wygląda. Jakie cudo. Na spodnie, no. Ale śliczna. Hops. No super. Jakie pas. Tylko te suwaki, zaraz zobaczymy. O, tutaj cyk. Paseczki. Piękna kratka. Patrzcie, z tej strony. Suwak, uwaga. Działa. Czekaj tylko. Musisz zrobić troszeczkę, ale pięknie. No tej, takiej dramaturgii i w ogóle. Z tej strony. Naprawdę śliczna. Dobra, no to chodź, bo mamy dwa suwaki, no. Uwaga. A musimy tutaj naciągnąć na ten. Musimy naciągnąć na ten, dobra. Widzisz, to musi być współpraca. Okej. Aha, czyli twój działa. A mój? Trzeba nasmarować. Tak, nasmarować, bo chyba nie były zamykane świeczką. Dawno. To może tak. Czy jeszcze bardziej naciągnąć? No, musisz to bardziej naciągnąć. Jeszcze bardziej? Widać, że dawno nie. Nie podróżowałem. Nie podróżowałem, tak jest. O kurczę. O! Jest. No tutaj rzeczywiście trzeba chyba bardziej. Zobacz, widzisz, jak ja tutaj mam naciągnięte na ten garb? No wiem. A u mnie to jakby sztywniej troszeczkę. Teraz może, o. Dobra. Zobaczcie, jakie te są. Zameczki. I można je... Pstryk? Ale śliczne. Pokaż ją tutaj teraz, tak. W całości. Widać, Edytko, dobrze mam kamerkę? Mi się wyłączyła. Ale śliczna. Patrzcie, z wszystkich stron. Naprawdę cudeńko. Rewelacja. Rewelacja. Odpoczywamy sobie, kochani, odpoczywamy sobie na połówce. No, wcześniej na połówce. Teraz, kochani, stwierdziliśmy, tak jak na ostatnim filmiku, na spacerku śmietnikowym, że chyba będziemy robić zakończenie, nie tak. Będzie połówki, tylko zrobimy zakończenie, to będzie koniec odcinka. Jak coś znajdziemy na drugiej połówce, to być może wyjdzie z tego drugi filmik, dokładnie, drugi odcineczek ze spacerku śmietnikowego. A teraz, no, myślę, że warto było dzisiaj się wybrać, zobaczcie, naprawdę na bogato, bardzo dużo fajnych znajdek dzisiaj mamy, w plecakach również też mamy znajdki. No i cieszymy się, że udało nam się uratować te niechciane, wyrzucone przedmioty. No i damy im drugie życie na Targach Staroci, postaramy się przynajmniej. Się słuchajcie, oczywiście o wszystkim będziemy Was informować i cieszymy się tą przygodą, cieszymy się tymi spacerkami, bo wiemy, jak bardzo lubicie te spacerki, my je również uwielbiamy. Dzieje się na nich naprawdę bardzo dużo, zazwyczaj coś się znajduje, coś się ratuje, coś się wesołego powie i w ogóle fantastyczna pogoda. Także spacerki śmietnikowe to jest to, co tygryski lubią najbardziej, kochani. Dokładnie. Wam oczywiście dziękujemy raz jeszcze za poświęcony czas, za to kibicowanie, za to wsparcie, te łapeczki, komentarze i cieszymy się, że tych aparatów, ta aparatowa rodzina się tak rozrasta, już jest naprawdę
15 tysięcy ponad 60 nowych subskrybentów. Także ściskamy Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Świętowaliśmy 15 tysięcy, już jest 60 subskrypcji więcej, także naprawdę bardzo, bardzo super. Dziękujemy. Witamy wszystkich nowych widzów oczywiście na naszym kanale. No i mamy nadzieję, że poczujecie się u nas dobrze, swobodnie, wesoło i ogólnie będziecie się dobrze bawić. My odpoczywamy, kochani, tutaj jeszcze zobaczcie. O, wesołe miasteczko się chyba już rozstawiło, bo ostatnio jak byliśmy tutaj na Targu Staroci, no to rozstawiali się, ale teraz już chyba działa. Mamy nadzieję, że też dobrze im idzie. Teraz będzie Boże Ciało, więc troszeczkę rozrywki. Dla dzieci będzie pewnie, no, pewnie, że tak. Przyjeżdżają co roku z Czech tutaj, no i mamy nadzieję, że... U nich też się coś dzieje. Tak jest, że u nich też się dzieje sporo. Także kochani, raz jeszcze wszystkiego dobrego. Trzymajcie się w zdrowiu oczywiście. My śmigamy na drugą połówkę, zobaczymy co tam dzień przyniesie. Jak będzie coś fajnego, ciekawego, zrobimy z tego filmik. Ale jak nie, no to pusto, żegnamy się tutaj na połówce. Także... Nie po, na. Do następnego. Do następnego, pa, pa.